Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zażywa średnio 4 tabletki dziennie. Znaczna część to leki sprzedawane bez recepty, środki przeciwbólowe oraz suplementy diety. Tylko 13% osób czyta ulotki informacyjne dołączone do leków. Coraz więcej osób decyduje się także na wyszukiwanie porad i stawianie autodiagnozy w internecie. Ludzie badają się również smartfonami, ponieważ powstały różne aplikacje diagnozujące stan zdrowia. Z najnowszych badań Gemiusa wynika, że ponad 40% Polaków korzysta z portali o zdrowiu i medycynie. Najliczniejszą grupę stanowią osoby młode, najczęściej w wieku 24-34, ich jest aż 29%. Ze średnim wykształceniem to około 40%. Częściej informacji o zdrowiu szukają w sieci, nie wiadomo dlaczego, kobiety, aż 57%. Eksperci już od 3 lat alarmują, że Polacy uwielbiają konsumować i magazynować leki. Co robi Polak zatem, jak jest chory albo gdy coś go boli? Jak wynika z raportu Gemius Pacjenci w sieci 2012, aż 80% Polaków mających problem ze zdrowiem szuka najpierw w sieci informacji na temat właśnie tego swojego zdrowia, chorób i leków, a dopiero na drugim miejscu wskazywani są lekarze. Około 73% badanych wskazało na drugim miejscu lekarzy. Przerażający jest fakt, że 53% osób zażywających nowy lek nie skonsultowało tego ze specjalistą. Co więcej, 17% badanych nie przestrzegało zaleconej ilości lub okresu dawkowania leku, a co 20 Polak przyjmował lek bez recepty wbrew zaleceniom specjalisty.